Witam Państwa serdecznie. W ostatnim moim filmie mówiłem o tym, dlaczego jedzenie zbyt dużych ilości owoców, czyli właśnie naturalnej fruktozy, nie jest zbyt korzystne przy chorobach takich jak na przykład choroby tarczycy, choroba Gravesa-Bassettowa, choroba Hashimoto, innych chorobach właśnie chronicznych, takich jak na przykład choroby cukrzycy oraz chorobach autoimmunologicznych. W tym wideo jednak chciałem Wam przedstawić kilka wyjątków, 6 wyjątków właśnie dotyczących owoców, które można jeść przy tych chorobach w zwiększonej ilości. No, należy jednak pamiętać o ilościach umiarkowanych. Także zapraszam do oglądania wideo, zapraszam również do subskrypcji oraz do zostawienia lajka. Tak jak powiedziałem, w ostatnim wideo wspomniałem o tym, że fruktoza nie jest zbyt zdrowa przy chorobach chronicznych, chorobach tarczycy itd. W tym wideo zrobiłem taką krótką listę. Zacznę od razu od wymieniania właśnie tych owoców, żeby nie przedłużać. Pierwszy owoc to awokado. Awokado właśnie wielu z nas myśli, że to jest warzywo, to jest tak naprawdę owoc. Awokado ma bardzo małe ilości węglowodanów, dlatego polecam spożywanie więcej awokado. Drugim takim owocem wyjątkiem jest cytryna oraz limonka. No, praktycznie zero węglowodanów, takich właśnie prostych, dlatego polecam również spożywanie tych owoców. Jak wiadomo, nie możemy właśnie przedawkować ich spożywania, ponieważ jest to po prostu ciężkie, niemożliwe do zrobienia fizycznie. Trzecim takim owocem jest kokos. Kokos również jest bardzo specyficzny, ponieważ zawiera większe ilości właśnie tych tłuszczów o średniej właśnie wielkości, dlatego również go polecam, jest bardzo zdrowy dla Twojego organizmu. Kolejnym wyjątkiem jest pomidor. Pomidor zawiera większe ilości błonnika, zawiera stosunkowo małe ilości węglowodanów, dlatego jest bardzo dobrą opcją właśnie przy chorobie cukrzycy. Przy chorobie tarczycy zależy. Powiedziałbym, 50% osób dobrze reaguje na pomidora, 50% osób no różnie to bywa. Jeżeli źle reagujesz na pomidora, to spróbuj go wykluczyć z diety przez 3 tygodnie i zobacz, czy to faktycznie pomoże. Kolejnym owocem, już piątym, jest granat. Pamiętaj tutaj, że nie mówię o soku z granata, lecz właśnie o owocach granata. Doskonały owoc, bardzo właśnie dużo błonnika, stosunkowo małe ilości węglowodanów. Również ciężko jest tego owoca dużo zjeść, ze względu na to, że nie jest on po prostu słodki. No i ostatnimi owocami to jest taka grupa, czyli szósta grupa owoców, to są owoce leśne, czyli borówki, jakieś tam jeżyny, jagody. Również polecam. Mają małe ilości węglowodanów, dlatego są dobrą opcją przy chorobie cukrzycy, chorobie tarczycy i innych chorobach autoimmunologicznych. Także reasumując, to jest te 6 owoców, które są właśnie wyjątkami do poprzedniego wideo. Myślę, że pomoże Wam to wybrać właśnie owoce, niektóre z tych owoców, tak jak mówię, myślimy, że to są warzywa, a to są tak naprawdę owoce, które pomogą Wam po prostu utrzymać dietę i ograniczyć węglowodany. Jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące tych filmów, zapraszam o komentowanie i do zobaczenia w następnym wideo.